Pewnego dnia na rekolekcjach słoweński artysta, jednocześnie duszpasterz, ojciec Marko Iwan Rupnik, zrobił pewien ciekawy eksperyment. Na gigantycznej białej przestrzeni namalował 5 malutkich czerwonych kropek i zapytał ludzi, co widzicie? I cała sala, jak jeden mąż, odpowiedziała: 5 małych czerwonych kropek. A on wtedy odwrócił się i mówi: dziwne, a tej gigantycznej białej przestrzeni nikt nie zauważa? I mówi: tak właśnie działa zło, które skupia nas na detalach. Nie, że nikt nie zauważa potężnej białej przestrzeni, tylko wszyscy skupiają się na 5 małych czerwonych kropkach. Ten świat szydzi, że piękno bawi świat. Nie, parafrazuję Dostojewskiego, który pisał o tym, że piękno świat zbawi. A ojciec Marko Iwan Rupnik doskonale wie, że piękno jest jedną z cech Boga. I to widać w każdym szczególe jego mozaik. Często mawiamy, że diabeł tkwi w szczegółach, ale tutaj musimy powiedzieć, że w szczegółach jego prac tkwi Pan Bóg. Ojciec Marko Rupnik stał się sławny, kiedy Jan Paweł II na 50-lecie swojego kapłaństwa zaprosił go do odrestaurowania watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater. I kiedy przechodzili, oglądali to dzieło, zachwycali się tą feerią barw, Rupnik rzucił: dzięki Bogu, skończyłem. A Jan Paweł II z takim błyskiem, troszeczkę łobuzerskim, odpowiedział: nie skończyłeś, to dopiero początek. Jak prorocze były to słowa, możemy przeczytać w Gościu Niedzielnym. I oglądając te mozaiki na żywo w Krakowie, w Madrycie, w San Giovanni Rotondo, w Lourdes, w Fatimie, bo dzisiaj Słoweniec jest najbardziej docenianym na świecie twórcą mozaik. Zapraszam do lektury. Marcin Jakimowicz, dziennikarz.